Cześć, witam Was w kolejnym odcinku przy torach, gdzie zgodnie z obietnicą w którymś komentarzu nakręcam swoje okolice. Chcę Wam pokazać właśnie tereny, które są niedaleko mnie i te możliwości, które mam, jeśli chodzi o łapanie pociągów. W tle z tyłu, ja już się schowam za kamerę, tu. W tle z tyłu jest budynek, stary budynek zabytkowy dworca w Bad Homburg, bo właśnie znajduje się na dworcu w Bad Homburg. Tutaj rozpoczynam właśnie dzisiejszą opowieść o mojej okolicy. Rozpoczynam tutaj tak, jak bez mała 3 lata temu rozpocząłem swoją przygodę tutaj z pociągami. Już drugiego dnia po przeprowadzce pojawiłem się na dworcu i obleciałem dworzec z aparatem, szukając, fotografując wszystko, co było, niemalże z rozdziawionymi ustami, no bo mnie tak to wtedy fascynowało. Później z czasem wszystko się opatrzyło i się znudziło, no bo to były czerwone EZT i inne ciekawostki, ale co to dokładnie będzie, to może za moment coś przyjedzie, wtedy nagram i zobaczycie. Jeszcze zanim tutaj się wyłączę, w oczekiwaniu na to, co pojedzie, to pokażę Wam troszeczkę okolice dworca. No dworzec jak dworzec, niemiecki dworzec. I tu proszę bardzo, już coś jedzie, więc ja się może przestawię. Tak, chwilowo się wyłączę, przestawię na drugą stronę peronu kamerę, albo może pójdę z tą kamerą. O, zobaczcie tam w oddali. Jedzie proszę bardzo EZT. Czerwony serii 423. A jednak dobrze stałem. Widzicie, zmyłka. Zmyłka, dobrze stałem, nie widziałem. Bardzo rzadko teraz bywam na tym dworcu, praktycznie w ogóle. Nie byłem tutaj dobre 2 lata, ale dla potrzeb, żeby zobaczyć to, czemu nie. Podjeżdża właśnie 423 do Bad Homburg, czyli do stacji końcowej. A, zrobiłem sobie zdjęcie. Jest to tak zwany popularny S-Bahn, czyli tak jak nasza kolejka. Czyli tak jak nasza kolejka SKM. I tak, po malutkiej przerwie kontynuuję tutaj opowieść. O co chodzi? Otóż pan maszynista nie życzył sobie, żeby go fotografować czy filmować. No muszę uszanować jego prywatność, więc skasowałem zdjęcia, scenę też w jakiś sposób przytnę. Jeszcze nie wiem jak i w którym momencie tam gdzieś będę musiał urwać myśl, więc może opowiem tutaj kawałek jeszcze raz. Skład, który podjechał, to jest linia S5, S-Bahn, szybka kolej miejska, tak jak SKM-ka w Warszawie, czyli pociągi aglomeracyjne tutaj, aglomeracji Frankfurtu i okolicznych miast. Są to krótkie trasy, kilkunasto czy tam 20-kilometrowe i tak właśnie tutaj linia S5 prowadzi z Frankfurtu dworzec południowy do Bad Homburg. Skład będzie miał teraz półgodzinny postój i pojedzie dalej. Ja tu poprzestanę już łapanie pociągów w Bad Homburg, bo niemalże wszystkie są takie same. Jest jeszcze jeden rodzaj, ale ten mam nadzieję upolować gdzie indziej, co Wam pokażę. Niemniej jednak to trafia się najczęściej, te składy 423. Dla mnie już do bólu nudne, więc na tym poprzestanę. Dobra, ja się będę powoli zbierał. Jeszcze tylko pokażę Wam inne zabudowania, właśnie bardzo fajne dworca, o tak wyglądają. I proszę bardzo, jak na życzenie, tam podjechał skład, który miałem jechać i polować fajniejszej scenerii. To jest właśnie spalinowy zespół trakcyjny, składający się z 2 członów. O ile dobrze kojarzę, jest to Lind 27. O ile dobrze pamiętam, ale to też gdzieś tam może później wyprostuję w napisach filmu, bo mnie pamięć może mylić. Takie składy właśnie spalinowe jeżdżą tutaj kawałeczek dalej
Zabad Homburg na części niezelektryfikowanej. Właśnie w to miejsce chcę pojechać i chcę Wam pokazać. Jeżdżą dwa typy takich spalinowozów. To jest ten starszy, ciekawszy z nich. Ciekawe, czy mi się uda również złapać ten nowszy. Nowszy jest po prostu bardzo podobny również do naszych SZT, czyli no taki opływowy nijaki, a to jest taki właśnie taki fajniejszy, starszy kwadraciak. Sprawdzę dokładnie później jeszcze w domu jego typ i gdzieś tam tą informację opowiem. Zdjęcia też już tych wszystkich składów mam, a jeszcze tutaj relacja do Greven Wiesbach, oczywiście też z Frankfurtu. I jeszcze o przewoźniku, bo ten S-Bahn, no to należy do DB. Ściślej to pewnie DB Regio, rejon tutaj S-Bahn Rhein-Main. Natomiast tam mamy pociąg HLB, czyli Hessische Landesbahn, lub inaczej też stare logo tutaj na czole, Taunusbahn. Jak to mówią, mistrz drugiego planu mi przejechał. Dobrze, pora kończyć opowieść. Te dwa pociągi, które mogłem złapać tutaj na, w tym miejscu, to złapałem. Stąd, tak jak powiedziałem na początku, jak się tutaj pojawiłem, to z wywieszonym jęzorem latałem po peronach i fotografowałem to, co było, a teraz już po prostu nuda. I jeszcze dalej, kontynuując opowieść, to jest temat taki, który dla mnie czeka do zbadania. Tam dalej są stare zabudowania części towarowej dworca, części, po której obecnie nie ma śladu, jak również żadne składy towarowe tu nie podjeżdżają. Nic, nie ma szans, żebym złapał. Może raz na jakiś czas, raz na parę miesięcy, raz na kilka lat pojawi się jakiś skład specjalny, ale przez 3 lata nic mi nie było wiadomo, żeby coś takiego się pojawiło, chociaż może coś przegapiłem. W każdym bądź razie dzisiaj nie mam na co liczyć. Dobra, to już koniec. Jadę w inne miejsce. Jeszcze jedną scenę sobie pozwolę tutaj nakręcić. Otóż no, chciałem sfotografować od czoła skład, ale domyślam się, że maszynista pewnie siedzi w kabinie i znowu miałbym jakąś połajankę. Wobec tego podszedłem i tak filmuję. Dlaczego z tego miejsca? Ano dlatego, żeby zrobić zbliżenie. Zobaczcie, to jest ta góra Grosserfeldberg, którą Wam pokazywałem w poprzednim filmie z dużo większej odległości. Tutaj już dużo, dużo bliżej. A przy okazji podjechał inny skład. O, zobaczcie, stoi sobie, podjeżdża. Podjechał właśnie i ten pojedzie dalej, ten nie ma postoju, bo przyjechał z dalszego kierunku. Przyjechał z Friedrichsdorf, akurat Bad Homburg nie jest dla niego stacją końcową, także on tu zabierze gości, gości, pasażerów. Patrzcie, co się dzieje. Kolejny. Ten upstrzony graffiti. A ten, proszę bardzo, już odjeżdża. Zobaczcie, jak cicho, jak jadą te składy. O, i właśnie tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. To tutaj jeździ, tego typu składy. Jak widzicie, naraz się krzyżują, spotykają trzy pociągi w jednym momencie. Każdy złożony z dwóch segmentów. Nuda, tak? Same czerwone, nuda. Dobrze, tym razem już pożegnamy ten skład, który odjeżdża. O, pojechał, a ja już tu rzeczywiście robię koniec na dworcu. Idę z dworca i jedziemy w inne miejsce. I już przeniosłem się na pierwszą miejscówkę poza dworcem, ale mówię poza dworcem, a tu też stoję i obiektyw kamery skierowany jest na przystanek na linii właśnie tutaj bez elektryczności, niezelektryfikowanej. Malutki dworzec, miejscowość to jest Salzburg Lochmühle z atrakcją turystyczną, parkiem zabaw dla dzieci. Odjechałem od Bad Homburg może kilka kilometrów. W tej chwili nic nie ma, akurat po drodze jak wysiadałem z samochodu, to złapałem ten
ten właśnie żółciutki skład, który filmowałem na stacji, to zobaczycie później w zdjęciach, jak go złapałem. W tym momencie czekam, aż coś przyjedzie z końca linii, z drugiego kierunku, bo dokładnie w ten sposób jeżdżą tutaj składy, raz w jedną stronę, raz w drugą. Dlaczego? Dlatego, że linia jest jednotorowa. Tu zobaczcie, o, do jednego toru się zbiega, tu tylko tutaj na długości stacji są dwa tory do dwóch peronów. Stąd linia jest jednotorowa. Pociągi jeżdżą co pół godziny, bo to też są pociągi aglomeracyjne. Jeżdżą co pół godziny, stąd mniej więcej co 15 minut coś przejeżdża, no bo pół godziny w jedną stronę musi się gdzieś minąć z drugim składem. Linia jest malownicza. Ja akurat wybrałem to miejsce. Liczyłem na to, że ustawię się o mniej więcej tutaj w tej przerwie i wam pokażę tam w tamtym kierunku tą, ale niestety spóźniłem się, tak? Nie zdążyłem na ten skład, zabrakło mi tych dosłownie dwóch minut, żeby się ustawić i teraz skazany jestem na filmowanie właśnie z przeciwnego kierunku, z tego mniej ciekawego. Ale nie szkodzi, bo tutaj na tle tych gór końcowe właśnie sceny i tak jak ja sobie zrobię zdjęcie tego składu, który nadjedzie, będą się bardzo efektownie prezentowały. To są góry Taunus. Jestem mniej więcej na środku pasma. Musiałem, nie wiem, wjechać 200-300 metrów wysokości z poziomu tamtej stacji. Zajęło mi to naprawdę niewiele czasu. Jechałem może raptem 10 minut. Tak jak mówię, odległości są krótkie. A same góry Taunus, tak jak wam opowiadałem, to jest na przykład świetne miejsce na wycieczki rowerowe. Ale nie tylko. Góry Taunus to również historia i co może niektórych z was zdziwić, no bo w końcu to są Niemcy Zachodnie, a nie jakieś tam Włochy, Bułgaria czy Chorwacja. Otóż te miejsce, które tu widzicie, są bardzo napakowane starożytnościami i starożytnościami niekoniecznie akurat tych barbarzyńskich ludów germańskich, tylko akurat starożytnościami, uwaga, rzymskimi. Tak, tu w tym miejscu, gdzie stoimy, jesteśmy na terenie Imperium Romanum, czyli starego Imperium Rzymskiego. Ale uwaga, ciekawostka jest taka, że granica Imperium przebiega mniej więcej jak tam w dali te semafory, które widzicie. Tak, w tamtym miejscu, w dalszym ciągu widoczna w lesie jeszcze jako wał, jest granica, słynny limes, o którym może kiedyś tam na historii coś było wspomniane, coś się uczyliście, to tutaj ja mam ten limes dosłownie w zasięgu ręki, wielokrotnie byłem, czy to włócząc się za grzybami, czy włócząc się rowerem po tym limesie, poprzez ten limes jeździłem i tak dalej. Ale nie kręcę filmów historycznych, na to jestem niestety za słaby, żeby opowiadać. Ale jednak tylko tutaj wspominam, taka ciekawostka, w lesie ciągnie się limes, granica Imperium Rzymskiego. Zresztą w linii prostej jakiś kilometr stąd jest zachowany fantastyczny stary fort rzymski, odbudowany niczym nasz Biskupin. Wielka atrakcja turystyczna, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zresztą jakiś sam limes na długości, zdaje się, kilkuset kilometrów na terenie Niemiec, też jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stąd ciekawe miejsca w okolicy, atrakcje turystyczne, nie tylko pociągi, właśnie również starożytności, piękna przyroda, łagodne górki. Taka jest moja okolica. Dobra, tyle z tej opowieści. Miejsce, tak jak mówiłem, Lochmyle. Ja na spokojnie poczekam jeszcze jakieś 6-7 minut na to, aż się pojawi tutaj skład. Nakręcę scenę z tym składem i pojadę dalej. Z jednego miejsca jeden skład, nie więcej, no chyba żeby przypadkowo coś nadjechało, ale to, o ile było możliwe w Bad Homburg na linii dwutorowej zelektryfikowanej, to tutaj nie będzie możliwe oczywiście. Jeszcze to miejsce, na którym stoję. Rampa. Proszę bardzo, tłuczeń. Jest to stara rampa załadunkowa. Podejrzewam, że na potrzeby pobliskiej tutaj kopalni kwarcytu. Jesteśmy w górach, stąd takie kopalnie jak najbardziej jeszcze tu działają. Dobrze, ja się wyłączam. W kolejnej scenie już zobaczymy kopalinowy skład. Pytanie tylko, czy stary taki, jak już widzieliście, czy ten nowy.
I proszę bardzo, skład już się zatrzymał, zaraz będzie ruszał. Ja skorzystam z okazji, zrobię przybliżenie, zobaczycie, jak wygląda od czoła. Nie jest to ten nowoczesny, ale jest dzisiaj sobota. Może w sobotę akurat te nowoczesne nie jeżdżą, tego nie wiem. Ale może jeszcze, bo pojadę w inne miejsce, na inny plener, może tam się uda nam ten nowoczesny. Jeśli nie, to żadna strata. Dobrze, ruszył. Posłuchajcie dźwięku dieselka, jak nas będzie mijał, bo dieselek się rozpędza. O, i już zginął za drzewami, już pojechał szybciutko i tyle. Prawda, że fajny dźwięk dieselka, jednak spalinowóz czy lokomotywa spalinowa to jest to coś z braku parowozów, jednak dużo fajniejsze doznania niż taka bezszelestna elektryczna kolej. To mi się podoba, to lubię, wiem, że niektórzy z Was też lubią. Dobra. A ja już to miejsce opuszczam, jadę w jakiś inny, pokazać Wam inny plener, a zapewne będzie dokładnie to samo, a przynajmniej tego samego przewoźnika pociąg. Ale co będzie, to zobaczymy, nie będę uprzedzał faktów. Przeniosłem się w kolejne miejsce, znalazłem pierwszy raz, jestem w tym miejscu tutaj, tak fajnie właśnie na łuku, jeszcze w tle mam góry, tutaj jakieś zboże, typowo rolniczy krajobraz, łuk, fajnie, nadjedzie raczej z tamtego kierunku. Za ile? Zapewne za parę minut. Tam w oddali widać właśnie... O, tu chyba mniej więcej teraz, tak, na zbliżeniu widać. Przełęcz przez te góry. Przełęcz to dużo powiedziane, bo mówimy tutaj o górach, które mają raptem kilkaset, szczyty mają kilkaset metrów wysokości, od 600 do 900 bez mała metrów, ten najwyższy Grosser Felberg, także górki małe. Ale nawet przełęcz dla człowieka już od czasów prehistorycznych to było dogodne miejsce do przejścia w góry. Właśnie w tamtym miejscu jest, no nie widać tutaj, bo to nie jest zamek na skalę, ale tylko właśnie na przełęczy jest usadowiona twierdza Saalburg, o której Wam opowiadałem. Spójrzcie w internecie, odnajdźcie, to się pisze przez 2A, Saalburg, jak to wygląda, jak fantastyczne miejsce, rzeczywiście warte zobaczenia taki fort rzymski. Ja tu spokojnie sobie czekam na ten, na przyłuku, na skład. O, tak wygląda moja miejscówka. Natomiast kręcąc odcinek za Rzebakiem w Hesji, miałem na myśli też tutaj te tereny, żeby złapać, bo tu o rzepak miałbym stosunkowo łatwo. Problem tylko w tym, że jeżdżą te żółte składy. A żółte na żółtym jeszcze byście nie zauważyli, że cokolwiek jedzie. Zobaczcie, tu w drugą stronę przekwitnięty rzepak, więc spokojnie bym jakiś plan sobie gdzieś tam znalazł w tym kierunku. Akurat może niekoniecznie ten, ale coś bym na pewno znalazł. Już niestety jest za późno. Minęły te 3 tygodnie, rzepak przekwit, może jeszcze w Polsce gdzieś kwitnie, ale tutaj już w drugiej połowie maja próżno szukać żółtych łanów wśród pól. Tu tak nieciekawie, bo to jest przejazd kolejowy, który jest właśnie zablokowany i jest remontowany, ale co mi to przeszkadza? Ja na spokojnie tutaj się teraz ustawię, już się wyłączę, opowiedziałem, co miałem do powiedzenia o miejscu i czekamy na skład, który przyjedzie. Przyjedzie, uwaga, z kierunku frankfurckiego, z Frankfurtu. Właśnie widzę, że zamknął się szlaban. Także chyba nawet nie ma sensu, żebym się rozłączał w tej samej scenie, co zacząłem opowiadać, to jednak coś przyjedzie. I fajnie, miejscówka zaliczona, o, jedzie. Pojadę dalej. I pojechał. Wobec tego składam kamerę, jadę dalej. A gdzie ja teraz stoję? Stoję w jakimś polu, już wycofałem się z gór Taunus, zajęło mi to może 20 parę minut i to uwaga, nawet nie autostradami. I proszę bardzo, jaki tu mamy widok, spójrzcie sami.
to jest właśnie frankfurckie City, to jest ścisłe centrum Frankfurtu, właśnie te słynne wieżowce i oczywiście na pierwszym planie przed tymi wieżowcami jest linia kolejowa. Mało tego, tutaj mam również rzepak, ale tak jak mówię, już przekwitł. No i co jeszcze? No po prostu pola. To jest między moim miastem a Frankfurtem właśnie takie oddziela taki bufor pól. I proszę bardzo, też rekreacja. Ktoś tam konno, tak to właśnie wygląda, niemalże jak na wsi. I proszę bardzo, na pierwszym planie nawet nam zając przez zboże skacze, tak to wygląda. No i proszę bardzo, to jest właśnie centrum Frankfurtu, taki mamy plan. Tu jeszcze jako ciekawostkę pokażę tą miejscowość. To jest Eschborn, takie miasteczko przylegające do Frankfurtu z własnymi wieżowcami. Centrum biurowe Frankfurtu, które się mieści poza Frankfurtem, również sporo się tu buduje, wiele różnych firm, między innymi również Deutsche Börse, czyli giełda, też ma tutaj swoją siedzibę. A proszę bardzo, o tak to wygląda, to jest miasteczko pod Frankfurtem. Tutaj spójrzcie, to jest asfaltowa droga, uwaga, polna. Ja wjechałem w drogę polną, która jest wyasfaltowana. Dzięki temu ulice w Niemczech są czyste, bo nie ma na nich błota, nic nie ma skąd tego błota wywieźć, bo wszystko jest tak ładnie zadbane. A tu proszę bardzo w drugą stronę i mamy góry Taunus, o których opowiadałem. Tu na tym planie bardzo znany szczyt Altkönig. A gdzieś tam z tyłu mamy, akurat jest schowany ten najwyższy szczyt, ale tak wygląda właśnie, to jest panorama widoczna z miasta, właśnie z miasta Frankfurt, tak mniej więcej z Frankfurtu widzą góry. O, taka właśnie okolica, jak widzicie, stoję sobie tu wśród pól i czekam na pociąg. A tam, nie wiem czy pokażę, o tu, pokicał sobie zając, widzicie, o jak sobie tam uciekł zając. Spokojnie, niby spokojnie, bo słychać odgłosy autostrady, to te samochody w oddali właśnie, to jest widok autostrady, autostrada A5 i tutaj właśnie linia kolejowa, która wpada prosto do centrum Frankfurtu. No i proszę bardzo, właśnie przejechał taki czerwony skład. To jest właśnie skład, który jedzie prosto z Bad Homburg. To jest ta linia S5. Zobaczcie, w ogóle tego nie słychać, tak? Słychać samochody, o, wyprostuję tutaj statyw. Słychać gdzieś tam samochody w oddali, a tego składu EZT absolutnie nie słychać. Tutaj te składy EZT jeżdżą co parę minut. Również powinny pojawić się te składy spalinowe, które widzieliście w poprzednich scenach, bo one dokładnie tą samą linią już tutaj w tym miejscu odcinkiem zelektryfikowanym wjeżdżają do Frankfurtu na Hauptbahnhof, czyli na dworzec główny. Sam dworzec główny we Frankfurcie to też jest bardzo ciekawy obiekt, może nie do filmowania, tylko do fotografowania. Jest tam chyba, z tego co kojarzę, jakieś 21 peronów, a 21 peronów to prawda jest taka, już to przećwiczyłem, że jak z jednego końca w drugi szedłem i filmowałem, przepraszam, i fotografowałem, to jak wracałem z powrotem, to już orientowałem się, że pewne składy mi uciekły, że właśnie nie zdążyłem sfotografować, a on już odjechał. Także tak duży ruch jest na dworcu głównym. Dworzec główny jest też właśnie takim tym dworcem nieprzelotowym, zapomniałem jak się nazywa, ale właśnie takim, w który się wjeżdża, nie ma tylko z jednego końca. Dobra, tyle chyba opowieści o Frankfurcie. Jak to wygląda? Spójrzcie na tą panoramę jeszcze. O, ja tutaj w tym momencie to chciałbym nawet trochę sztucznie przedłużyć opowieść, żeby sfotografować sobie jakiś skład na tle tej panoramy, choćby tylko po to, żeby mieć zdjęcie. Tutaj już nie ma mowy, żebym zrobił zdjęcie takie, które by mi pozwoliło na rozpoznanie numerów składu. Nie dysponuję takim sprzętem, żeby sięgnąć z tej odległości. Zatrzymałem się tutaj, przyjechałem tu specjalnie ze względu na ten widok, który chciałem wam pokazać, właśnie widok Frankfurtu. Tu proszę bardzo, wieża
telewizyjna, bardzo podobna jak w Berlinie. Panorama City. Dobrze, to ja w tym momencie swoją gadkę zakończę i w kolejnej scenie może jeszcze jak szybko, albo nawet nie, pojadę w inne miejsce. I frankfurckie City z ciut innego miejsca. Nieprzypadkowo akurat tutaj stanąłem, bo chcę wam pokazać, o tu przejazd. Proszę bardzo, co to pojechało, czy widzicie? Wygląda to jak tramwaj, ma pantografy, takie zielone. A jest to ni mniej, ni więcej, tylko U-Bahn, czyli powiedzmy metro. Tak, coś w rodzaju metra. Na dobrą sprawę jest to właściwie metro. Jak to w Niemczech, nie musi pod ziemią do samego końca być, tak jak to ma miejsce w Warszawie, że niemalże do samego końca jest tunelu do stacji końcowej. Tutaj w tym wypadku akurat metro w ścisłym centrum, jak to w Niemczech, tak samo było w Berlinie, tak samo było w Monachium, jak pamiętam, to samo jest zresztą w Londynie, że gdzieś tam na przedmieściach metro wychodzi na wierzch i właśnie na powierzchni są normalne tory, które niemalże niczym się nie różnią od jakiejś szybkiej kolei miejskiej, czy tu w tym wypadku w jakichś innych kolei aglomeracyjnych. Tutaj metro właśnie poza ścisłym centrum wychodzi na zewnątrz i tak jak tu widzieliście, wzdłuż pól czy przez pola również te linie prowadzą. Dlaczego prowadzą? Ano dlatego, że metro obsługuje nie tylko ścisłe centrum, ale jest pociągnięte również do satelickich miasteczek, właśnie takich jak Bad Homburg. Bad Homburg ma swoją linię, inną od S-Bahnu ma również linię metra, takich jak Oberursel. Oberursel właśnie stoi tutaj przy brzegu miasta Oberursel. Jakaś tam stacja benzynowa, typowe gdzieś tam dalej przedmieścia. No i oczywiście nad miastem górują góry. To jest to, co cały czas przewija się w mojej opowieści. O, i tak, jest również w Oberursel i te czerwone pociągi. Oberursel leży po trasie do Bad Homburg. Te czerwone S-Bahny również się pojawiają. Ale to jest właśnie komunikacja w Niemczech. Przed chwilą widzieliście autobusy, nie tylko autobusy, nie tylko pociągi, ale i metro. Oczywiście to metro, które wygląda jak tramwaj, to jest metro. Oprócz tego również istnieją w ścisłym centrum Frankfurtu naziemna komunikacja szynowa. Są to zwykłe Straßenbahny, zwykłe tramwaje, które już mają ciut krótsze trasy. Jest to całkiem fascynujące, ale i mi też cały czas po głowie chodzi, pamiętam przecież doskonale to, że choćby w takiej aglomeracji łódzkiej okoliczne miasta są połączone siecią tramwajową. To też jest fascynujące. I dobrze, tu jeszcze ostatni widok na panoramę Frankfurtu. Tam nie wiem, czy ja widzę to własnymi oczami, czy widać to w kadrze, ale pewnie widać, samolot podchodzi do lądowania. Rzadki widok w ostatnich tygodniach, bardzo rzadki. Jak patrzę na niebie, to samoloty naprawdę rzadko się pojawiają, a należy pamiętać, że port we Frankfurcie, frankfurckie lotnisko jest jednym z największych w Europie, jest naprawdę gigantyczne, a teraz takie pustki zresztą jak na całym świecie. No dobrze. Pora kończyć moją opowieść. Jeszcze pojadę w jedno miejsce, żeby wam pokazać. Krążę cały czas w okolicach kilkunastu kilometrów od domu. Pojadę teraz też w takie miejsce, które mam, które od mojego domu jest stosunkowo blisko. Właśnie na tym zakończę. To do kolejnej sceny.
To jednak nie ostatnia scena, tylko przedostatnia. Stwierdziłem, że jeszcze zatrzymam się w jednym miejscu, nakręcę scenę. No nie życzyłem sobie tego samochodu, ale nic nie poradzę. Stoję tu, wiecie, no wprost przy Lidlu, co tu dużo gadać, w mieście Oberursel, a ten widok, który wam pokazuję, no to oczywiście są tory, linia dwutorowa tego Ubanu, tego co przed momentem widzieliście, tych zielonych niemalże tramwajów, a ten budynek to jest dawna i obecna fabryka samolotów, jakaś tam niemiecka, ale obecnie fabryka, uwaga, Rolls-Royce'a, tak? Tu jest fabryka Rolls-Royce'a w Niemczech, nie w Wielkiej Brytanii, tylko właśnie w Niemczech. No taka ciekawostka, obecnie taka ciekawostka niezbyt wesoła, bo również i ta firma, tak jak i inne, boryka się z dużymi problemami w związku z koronawirusem, z kryzysem i tak naprawdę wisi widmo bankructwa, gigantyczna liczba zwolnień, no takie na stały czas. A sama linia, jeszcze tylko wam tu pokażę, o tak w dół sobie w miasto idzie, panorama miasta Oberursel gdzieś tam w dole. A tu pod górę już niewiele zostało, jeszcze samej linii może... No tak, ruch jest duży, może jeszcze samej linii ze 2 km jadę do końca i sami widzicie tak, jak zbliżają się te góry, jak blisko gór leży miasto. No dobrze, to już jadę w ostatnie miejsce. I przyszła pora tym razem na rzeczywiście ostatnią scenę w mojej opowieści. Dojechałem do stacji końcowej metra linii U3, przy której tutaj no, stoi jeden pociąg, jeden przed chwilą odjechał. Jeden peron, dwa tory, chociaż zobaczcie tu do tyłu. Ostatni odcinek to jest linia jednotorowa, o właśnie tam to widać, do jednego toru się zbiega. Ostatnie 2-3 km to tu jest linia jednotorowa. Już jest na tyle blisko tej stacji końcowej, że nie ma potrzeby dwóch torów, a okolica jest pełna zieleni. Dlaczego? To już jest przed górze, to już jest absolutnie samo podnóże gór Taunus. Jak widzicie, tutaj ta góra już jest bardzo, bardzo, bardzo bliziutko. Akurat ta góra, którą pokazuję, jest o tyle ciekawa, że na jej szczycie ona jest bardzo łatwo dostępna pieszo. Na jej szczycie jest stara celtycka osada. Częściowo jeszcze zachowane są jakieś wały. Jest mnóstwo tablic informacyjnych, które jeśli wyobraźnia nie pomaga, to pokazują nam, jak to wyglądało w przeszłości, jak wyglądały, jak mogły wyglądać palisady. Pokazane są również zdjęcia artefaktów znalezionych podczas wykopalisk archeologicznych i tak dalej. A tu niżej akurat przysłania to ten pociąg Ubanu. Tutaj niżej znajduje się, o tam w oddali gdzieś widać mury, centrum, o tutaj właśnie, Centrum Informacji Turystycznej, które no oczywiście serwuje, jest tam również muzeum poświęcone tym ludom celtyckim, ale serwuje również całe spektrum informacji o górach, o trasach wędrówki, bo miejsce tutaj też, widzicie, nie przypadkiem jest parking tutaj, ale to niekoniecznie po to, żeby jechać akurat stąd do centrum, to nie jest park and ride, że zostaw samochód, jedź do centrum Frankfurtu. To jest bardziej po to, żeby przyjechać również swoim samochodem i pójść na pieszą wędrówkę w góry. Zresztą dalej tutaj też jest inny, większy parking. Tak to właśnie wygląda, również właśnie poniekąd kolejowo, chociaż to co prawda Uban, ale jednak na szynach. Tak to właśnie wygląda i to jest przykład do naśladowania, że z centrum Frankfurtu właśnie metro, które w centrum służy do poruszania się po centrum, również służy do rekreacji. Tak, linia ciągnie się te kilkanaście kilometrów na przedmieścia do miasteczek i tak jak tutaj do podnóża gór Taunus. To z samego centrum wsiadamy sobie w taką kolejkę i podjeżdżamy prosto pod góry, gdzie dalej z plecakiem, z butelkami wody idziemy i obcujemy z przyrodą, z historią, właśnie tutaj z tymi perełkami tego regionu. To jest właśnie moja okolica. Stąd, z tego miejsca mam jakieś 3 km do domu, nie więcej.
Bywam tutaj czasami również rowerem, no bo przecież co za problem, żeby te 3 km podjechać i dalej na przykład z gośćmi, czy po prostu z rodziną, która przyjedzie samochodem, pójść na pieszą wędrówkę w góry. Mogę również z domu, ale raz tu, a raz tu. O, i tak to właśnie wyglądało. Ja już się zbliżyłem naprawdę do końca. Jeszcze tutaj ostatnie elementy, akcenty kolejowe i kończę swoją opowieść. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Chyba opowiedziałem mniej więcej wszystko o moich okolicach, oczywiście tych bliższych, no bo kolejowy jest jeszcze przecież cały Frankfurt, tam też byłoby mnóstwo do pokazania, ale to może przy innej okazji. Zresztą wbrew pozorom to nie tak wiele widziałem, nie tak wiele mam do opowiedzenia. W dalszym ciągu ten kolejowy Frankfurt jest dla mnie do odkrycia, ale to jeszcze przede mną. O, a tymczasem widzę, że na sam koniec uda nam się chyba sfilmować odjazd tego Ubanu. Ja jeszcze sobie zrobię zdjęcie. Już światła zapalone. Spojrzę tutaj, nie wiem, nie, chyba nie. Patrzę na tablicy, to jest napisane, że pociąg odjeżdża za 9 minut. Nie, 9 minut nie będziemy przedłużać tego filmu. Dobrze, to ja się żegnam, w sensie dzisiaj z terenu. Jeszcze nakręcę scenę gdzieś przy Google Maps, gdzie pokażę wam przy komputerze, które miejsca odwiedziliśmy. I już szybciutko rzut na mapę, omówienie tego, co wam pokazałem, gdzie byliśmy. Otóż tu zacząłem od Bad Homburg, tu jest właśnie dworzec kolei właśnie S5. Tak to wygląda. Linia ta prowadzi tu z samego Frankfurtu. O, tu w ten sposób tak sobie fajnie, tu jest dworzec główny we Frankfurcie, w ten sposób wpada. O, zaraz. Którędy? O, tędy sobie wpada właśnie. To linia S5. Zakładam, że dawniej to było coś więcej jak tylko kolej podmiejska, bo jest to zdecydowanie starsza linia, jak 20 czy 30 letnia. Nigdy nie czytałem o historii tej kolei, więc nic więcej nie powiem. No to jest dla mnie jakieś takie zobowiązanie na przyszłość dla samego siebie, żeby się coś więcej o tym dowiedzieć. To tu Bad Homburg, później tu już widzieliśmy te spalinowe zespoły trakcyjne. One, o tutaj zobaczcie, też wpada U-Bahn do Bad Homburg, tak jak mówiłem na filmie. Tutaj dalej przez Friedrichsdorf ominąłem i tak dalej przez Kypern. Prowadzi ta już linia niezelektryfikowana i ja tu byłem w tym miejscu przy Salzburg-Lochmyle. A może włączę wam satelitę. Tu jest kopalnia kwarcu, o której wspominałem. Ja byłem mniej więcej w tym tutaj miejscu, przy tej stacji, a zobaczcie tutaj ta linia, co prowadzi, to jest właśnie ten rzeczony Limes, który naprawdę jest widoczny w terenie. Coś mi tutaj się wyskoczyło. To jest ten rzeczony Limes. Ja tu stałem mniej więcej w tym miejscu. Tu było widać przejazd kolejowy, a tak jak mówiłem, jak mniej więcej koniec tego peronu był, to przechodził Limes. On tutaj tak przechodzi. Proszę bardzo, granica sobie tutaj idzie. O, tu nawet widać po tych drzewach, spójrzcie, że to jest wał widoczny w terenie. I tu jest właśnie po tej stronie twierdza rzymska, fort rzymski w Salzburgu. I uwaga, tu to w tym miejscu była barbaria, tereny barbarzyńskie, a tu w tym miejscu tereny Imperium Romanum, tereny Cesarstwa Rzymskiego. No i tutaj niżej jest Frankfurt, także mieszkam w Imperium Rzymskim.
I teraz tak, później stąd dalej, z tego miejsca linia prowadzi jakoś, o, tu w ten sposób, a ja sobie gdzieś się zatrzymałem dokładnie to, dokładnie w tym miejscu, tu gdzieś przy drodze, to było przy tej drodze, tu w tym miejscu, na tym nieczynnym przejeździe drogowym się zatrzymałem i na tym łuku sfotografowałem Wam film, Jezu, przepraszam, nie film, tylko ten skład, tylko po to, żeby pokazać góry. Pokażę może same góry. Góry są niewielkie, to są całe góry, tak jak na filmie, kilkanaście minut czy 20 minut mi zajęło przejechanie tu z dworca do tego miejsca. Ja pojechałem tędy, pociąg pojechał, tak jak się mój syn śmiał, naokoło. Tu, to ja pojechałem skrótem, no ale okazało się, że byliśmy w tym samym czasie. Także taka przewaga transportu szynowego, że mimo że naokoło, to nie musi stać w korkach na światłach i jedzie efektywnie szybciej. To było to miejsce. Później z drugiej strony pojechałem w okolice tej linii S5, żeby pokazać Wam panoramę Frankfurtu. Byłem przy miejscowości Eschborn, było widać te biurowce w Eschborn, a dokładnie to wjechałem tu w tą drogę, zatrzymałem się mniej więcej tu w tym miejscu, na tej wysokości i tak było widać tą linię w oddali i panoramę Frankfurt. To jest Frankfurt, tu ta dzielnica wieżowców, zobaczcie jakie duże cienie tych budynków. Następnie wróciłem się do Oberursel. Tu jest całe miasto Oberursel, a ja zatrzymałem się tutaj przy tych polach. Też dokładnie gdzieś tutaj na wysokości tej stacji Aral. Tu w tym miejscu się zatrzymałem i też na tle panoramy Frankfurtu pokazałem tą linię U-Bahn, która idzie. To jest inna linia, która idzie do od tej w Bad Homburg. Zobaczcie, że już tutaj w Bad Homburg nie pokazywałem. Tu jest linia do Oberursel, a do Bad Homburg jest tu tutaj, tu jest druga linia. Oczywiście to dwie linie obok siebie. Z innych stron Frankfurtu też takie linie U-Bahnu są. Na sam koniec wzdłuż linii U-Bahn pojechałem do końcowych stacji, zatrzymując się przy tym budynku Rolls-Royce'a, tu na parkingu i już tu na sam koniec na stację Hohemark, na tak jakby pętlę, ale to nie jest tramwaj, tam nie było żadnej pętli, to była zwykła stacja końcowa. Zresztą jak widzieliście, tak tam stały na dwóch torach przy jednym peronie dwa pociągi. To może zrobimy zbliżenie tego miejsca, no, zobaczcie jak to wygląda. Z góry stałem na końcu tego parkingu i tutaj tu jest nawet trzyczłonowy taki pociąg stoi, jeden, tu jest koniec toru. A rzeczone centrum turystyczne jest tutaj, Naturpark Taunus i tu zobaczcie, tu już się podchodzi, tu już są ścieżki w lesie. To jest góra Altkönig, Grosser Felberg, to po prostu najwyższy szczyt w paśmie, który widać z całej okolicy. Mało tego, jeśli Wam się kiedyś przydarzy lecieć gdziekolwiek na wakacje, czy nie wiem, w sprawach służbowych, cokolwiek przez lotnisko we Frankfurcie, i zanim się tu przeprowadziłem, zdarzało mi się to, to zwróćcie uwagę, jeśli będziecie mogli, będziecie w takim miejscu na lotnisku, że będzie widać okolice, że z lotniska, z budynku lotniska doskonale widać te góry, które rozpościerają się tutaj na północny wschód od Frankfurtu. No ja właśnie mieszkam na takim przedgórzu, na peryferiach Frankfurtu. Tak to wygląda z góry, a tu miasto Frankfurt, rzeka Main wpada do Renu, a tu proszę bardzo Ren
ale to już inna historia, tą historię już znacie, już ją opowiadałem. Także takie są moje okolice. Pasmo gór Taunus, Ren, Frankfurt, Oberursel. No dobrze, to tyle z opowieści przy mapie. Kończę swój film. Dziękuję za obejrzenie. Żegnam się z Wami. Cześć.